kupiłem to mieszkanie, a na drugi dzień je sprzedałem. Bo już miałem inwestora, który kupił je ode mnie i sam zrobił na nim flip. Ale sam sobie strzeliłeś w kolano, nie zapytając ich wcześniej. Tak, tak. Ile to by chcieli, nie? To była dla mnie bardzo cenna lekcja, ta moja determinacja, to takie niepoddawanie się i ten oślij upór, to jest chyba taki pierwiastek tego sukcesu. Biznes Rider. Za kierownicą Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Dawid Worak. Cześć. Dawid Worak jest inwestorem, przedsiębiorcą. Jest osobą, która od 2,5 roku inwestuje w nieruchomości i zaczynał totalnie od zera, nawet powiedziałbym, że z kredytem w Niemczech, bo pracowałeś tam wiele lat w Niemczech. I chciałem, żeby powiedział, w jaki sposób doszedł do momentu, w którym dzisiaj zrobił kilkadziesiąt flipów, już ponad 50, gdzie? W Opolu. W Opolu, tak. I ma już kilka firm różnych i mu się to wszystko, cały ten mechanizm i biznes nieruchomościowy mu się fajnie bardzo rozwinął. Jest, myślę, że ma jeden z bardziej spektakularnych sukcesów, jeżeli chodzi o moich absolwentów, który chciałbym pokazać, w jaki sposób to zrobił. Bo powiedz mi, Dawid, co ty robiłeś jeszcze parę lat temu? Bo masz 30 lat, tak? 32. 32. Tak. I powiedz mi, co robiłeś wcześniej przed nieruchomościami? Stricte przed nieruchomościami byłem w Niemczech, pracowałem w branży budowlanej. Okej, ale zasuwałeś tam, tak? Tak, zasuwałem, byłem pracownikiem, no takim powiedzmy półfizycznym, byłem operatorem maszyn, jeździłem walcem drogowym. Okej. I rzeczywiście, no jakby przez cały ten czas czułem, że to wchodziłem do pracy zastanawiając się, co ja tam robię. Tak. I ile lat ty tam byłeś? Siedem lat spędziłem w Niemczech. W Niemczech było ciężko, wiesz, no to jakby ja pamiętam takie obrazy już teraz, ja wymazałem trochę ten etap z pamięci pod kątem jakby swojego rozwoju zawodowego, bo ja pamiętam takie sytuacje, że wiesz, że jest 5 rano, ciemno, zimno, głucho, ja nie jestem człowiekiem, który lubi wstawać rano, ja kocham nieruchomości za to, że mogę spać do 10. To nie? Tak jak ja, tak. I wiesz, jest 5 rano i ja jakby wstając do tej pracy, no to kurde, miałem jakieś myśli samobójcze, nie? Zastanawiałem się, co by tu sobie dzisiaj zrobić, żeby nie pójść do tej pracy. No nie wspominam tego pod zawodowym kątem jakoś fajnie, ale no, działo się też tam dużo innych fajnych, prywatnych rzeczy, więc jakby wyjazd do Niemiec był fajną decyzją, fajną przygodą w życiu i też czymś, co mocno zahartowało mi charakter, bo zaczynaliśmy w sumie tam naprawdę od zera. Dzisiaj wiem, że ciężko jest mnie złamać. Nie? Mhm. Ciężko jest jakby, żeby wydarzyło się coś, co spowoduje, że się zatrzymam. Mhm. No, mimo tego, że jesteś silnym mężczyzną, sportowcem też, bo to też to wiem, to jakby naprawdę przez te, nie wiem, 10 lat dorosłego życia trochę się błąkałeś jakby. Czyli pracowałeś zawodowo, natomiast jakby te efekty takiej pracy no, nie były jakieś spektakularne, tak? Tak, tak. To co prawda ja zawsze czułem i nie mówię tego dla jakiejś kokieterii, nie mówię tego też będąc jakoś specjalnie z tego dumny, tylko tak było, ja zawsze czułem, że jestem stworzony do dużych rzeczy. I miałem takie przeświadczenie, że ja chcę robić duże rzeczy, ja chcę być bogaty, chcę robić wielkie projekty, chcę robić rzeczy, z których będę dumny. No i to mi się gryzło, nie? W tych Niemczech. Okay. Czułeś, że to jest nie tak. Ja też tak miałem, muszę ci powiedzieć, że ja też przyznaję, że tak miałem i coś w tym jest, tak? Że nie wiesz dlaczego, nie wiesz co, ale czujesz, coś cię pcha do przodu. Jedni co znajdą, na przykład tak jak ja w wieku 20 kilku lat, ty też w wieku 29, bliżej 30. Są osoby, które przy 60 dopiero to odkrywają. I to też jest okej, okay, tak? Jak twórca KFC na przykład. Tak, tak. I lepiej to po 60 czy po 70 nawet odkryć niż nigdy. Natomiast jeżeli ktoś dzisiaj ma takie coś jak my, to pamiętajcie, kwestia jest tylko właśnie znalezienia narzędzi, żeby te wielkie rzeczy robić i w to uwierzyć, prawda? Bo, to prawda. To prawda i kwestią jest w ogóle, żeby zacząć działać, bo jakby jest mnóstwo ludzi, którzy ma genialne pomysły, jest mnóstwo genialnych pomysłów na biznes, tylko brakuje iskry, brakuje pierwszego kroku. Ludzie, jakby tak jak Walkiewicz mówił, wiesz, że no to polej, nie? Otwórzmy sklep, okej, okay, kiedy, tak. No to polej, tak? I to jakby mija kolejny rok, kolejny i budzimy się w tym samym miejscu tak naprawdę. A był jakiś taki moment zwrotny, który powiedziałeś,
no, muszę coś ze swoim musimy zrobić, bo już mam dość pracy za granicą, że to ci nic nie daje. Był już taki moment, taki przełomowy. To był bardziej proces niż moment. To był proces, który trwał przez z 2 lata, także ja już byłem przekonany, że ja już tak nie chcę, że jakby jak się nie obudzę za chwilę, to tak zostanę na lata. I wtedy czyli zamrozisz się, już będziesz później czuł się za stary, będziesz miał kredyty jeszcze większe, zobowiązania duże. Tak, 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 dokładnie. Ja też jakby trenując sporty i gdzieś tam biorąc udział w jakichś turniejach, walkach i tak dalej, byłem mocno przekonany, że chcę to robić, tylko ja w pewnym momencie zrozumiałem, że ja z tego nie mogę żyć, bo umówmy się, osób, które z tego żyją, jest niewiele. Ja też nie uważam, że byłem jakiś specjalnie utalentowany. Ja byłem takim turem, który, wiesz, tak jak dzisiaj, który idzie do przodu, po prostu uparty jak osioł i tak dalej, i to w pewnym momencie wystarczało. Ale zrozumiałem, że może to nie będzie mój sposób na życie. Może będzie hobby i bardzo bym sobie tego życzył. Dziś nie mam tyle czasu, chociaż już mam go więcej. Ale no, jakby z tego nie wyżyję, więc trzeba było zacząć zajmować się poważnymi rzeczami i zastanowić się, co będzie za 10 lat po prostu. I dlaczego akurat, skąd by się wziął pomysł tych nieruchomości? No bo to nie było coś, co było gdzieś bliskie, nie zajmowałeś się tym nigdy wcześniej. Tak. Skąd się to wzięło? Znaczy nieruchomości w moim życiu, pomysł na nieruchomości wiązał się z tym, że jakby rozumiałem, że wszystkich bogatych ludzi tak naprawdę łączą nieruchomości, więc gdzieś tam podświadomie czułem, że to jest aktywo, do którego trzeba by było dążyć. I nawet wiesz, jak się siedziało pod trzepakiem przysłowiowym, mając 19 lat, no to każdy marzył, że jak zarobi swój pierwszy milion, to go zainwestuje w nieruchomości i będzie żył już tylko, wiesz, z pasywnych dochodów. No to miałeś, powiem Ci szczerze, że miałeś dobre towarzystwo na tym osiedlu i na tym trzepaku, bo zazwyczaj mówią na Topolej. No, ale w Topolej było w międzyczasie, tak to oczywiście. Ja też. Ja z kolegami, powiem Ci, nie rozmawiałem na temat tego, co zrobimy ze swoim pierwszym milionem i jak go ulokujemy bezpiecznie w nieruchomości. Może miałem gorsze środowisko, tak, ale to ciekawe to, co mówisz. Nie? Ale to z niektórymi rzeczywiście. Miałem takiego kolegę, który dzisiaj prowadzi dużą firmę, bardzo dużą firmę. To pewnie dlatego tak ci doradził. Tak, być może tak było, ale zaczynaliśmy jakby razem, powiedzmy, i wiesz, i pierwsze porażki, wzloty, upadki i tak dalej. Okej, okay, no i jaki był Twój krok pierwszy? Pierwszy krok w kierunku nieruchomości, tak? Wiesz co, pierwszy krok w kierunku nieruchomości to było chyba Twoje szkolenie. Pomijając już kroki takie, że zacząłem się interesować i czytać książki. Przeczytałem kilka książek dotyczących nieruchomości, chyba wiesz, taki klasyk, to już nawet nie warto o tym mówić, kto czytał Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec. I te wszystkie takie dotyczące pasywnych przepływów. I tak naprawdę pierwszym impulsem, takim krokiem namacalnym, który poczułem, na który musiałem wydać pieniądze, bo to jest jakby coś, co też powodowało, że jakby nie mogłem już odpuścić, no bo wydałem na szkolenie, więc szkoda mi było tych pieniędzy stracić. Tym bardziej, tak, że wiesz, jakby na tamte czasy to nie były dla mnie małe pieniądze, które wydałem. Bo to są pieniądze tylko dla, znaczy to jest szkolenie tylko dla osób zdeterminowanych, które chcą to robić, a niektóre chciały tylko posłuchać, bo szkoda jakby mojej energii na to, żeby jakby robić szkolenia dla setek tysięcy osób, a tak naprawdę nie każdy w to wejdzie i to wykorzysta, tak? Tak, więc no, tak jak mówisz, mam wrażenie. To był taki one-way ticket, wydałem tyle pieniędzy, więc muszę to odrobić, muszę... Tak, dokładnie, jeszcze to, o czym Ci mówiłem wcześniej, że one-way ticket polegał też na tym, że ja wiedziałem, że te nieruchomości są bezpieczniejsze od innych aktywów, bo wcześniej, zarobiwszy trochę pieniędzy, kupiłem srebro za wszystko i to srebro się zwaliło o 50%. Tak. Nie? I no właśnie mówiłeś mi o tym właśnie przed nagraniem, że to sprzedawałeś choinki na święta. Tak. I za zarobione pieniądze postanowiłem zostać inwestorem, zainwestować w kruszce, bez żadnej wiedzy, bez niczego. Tak, teraz śmieszny motor, mówiłeś mi, że teraz będę pasywnym inwestorem. Tak. A potem ile miałeś? No 30 tysięcy. A się potem euro? Nie. Złoty. Tak. I z 30 się zrobiło 15, nie? Tak. Ale tak. Ten ból pewnie pamiętasz do końca życia. To był naprawdę duży ból. Dzisiaj jakbyś stracił, podejrzewam, 15 tysięcy, to byś generalnie byś zasnął spokojnie, tak? Tak, tak. No dzisiaj jakby nie robię te pieniądze na teraz to pamiętasz do końca życia, te 15 tysięcy, które wtedy straciłeś, bo to było dużo. Tak, motywacja była rzeczywiście duża. Co prawda to srebro później wróciło na pewien poziom, ale troszeczkę straciłem i postanowiłem chyba, że jednak nieruchomości to jest bezpieczniejszy model. No i wiesz, tu już mam wrażenie, że chodzi o pewien mindset, nie? Że jakby ja uwierzyłem w to, że można to robić, to po pierwsze, że można to robić nie mając pieniędzy na początku i że ktoś to zrobił po prostu. A skąd w takim razie wziąłeś pieniądze na pierwsze inwestycje, skoro ich nie miałeś?
pierwszego inwestora. Bo część ludzi się zastanawia, ja wiem pewnie, ja znam mnóstwo sposobów, ale część ludzi się zastanawia, dobra, ja nie mam pieniędzy, ale no to co on tutaj gada, niech powie lepiej skąd je wziął, tak? I ja pojechałem na event nieruchomościowy i stwierdziłem, że jakby brakującym ogniwem do tego wszystkiego, wiedziałem, że można to robić bez swoich pieniędzy, natomiast nie można tego robić bez pieniędzy. Pieniądze są do tego potrzebne, ale nie muszą albo być nasze. Albo zasoby inaczej, albo majątek, tak? Bo to też... Tak, dokładnie. Więc pojechałem na event i oczywiście grając wielkiego inwestora, po prostu stwierdziłem, że szukam, znaczy ogłosiłem publicznie, że szukam pieniędzy na inwestycje. I zgadałem się z jednym dzisiaj moim kolegą bardzo dobrym, który powiedział mi, wiesz co, no ja mam trochę kasy, więc jak będziesz miał jakiegoś deala, to go podeślij, nie? I to był element łączący kropki i chwilę po tym, za chwilę rzeczywiście pojawiła się jakaś okazja. Ja pamiętam pierwszego flipa, którego zrobiłem, to był dwupak, więc no dwupaki były o tyle proste, już dzisiaj nie robię tego, w ogóle nie robię remontów praktycznie, no takie są o tyle proste, że dużo prościej, nawet nie robiąc tak dokładnej analizy rynku, jesteś w stanie policzyć, jaką on ma wartość wtedy, bo ja się po prostu sprzedawało wtedy na ROI. No teraz czasy trochę się zmieniły, a tak. Ile wtedy było zysku na tym twoim pierwszym flipie? Pamiętasz? Około 40 chyba. Około 40 na 000. Dwóch czy na ciebie? Około 40 tysięcy na dwóch wtedy, tak. Czyli do podziału, a na jakich warunkach w ogóle ten inwestor dał Ci pieniądze? Czy to na procent, czy pół to na pół. Okej, na udział w zysku. Tak, na udział w zysku pół na pół dogadaliśmy się. Dzisiaj myślę, że pół na pół, jakby z racji swojego doświadczenia uważam, że inwestowanie pół na pół rzadko komu je proponuję. Jeżeli już mam taką sytuację, że gdzieś mi brakuje kapitału, to uważam, że wiesz, no taniej pójść do prowidenta. Jak masz komuś oddać 15 tysięcy tak. Na przykład z deala, no to taniej pójść do prowidenta. Ale to jest twoja perspektywa człowieka, który zrobił tych deali ileś i kalkuluje i ma inne alternatywy, prawda? Tak, tak. Jeżeli miałbyś alternatywę jedną, jedyną, to taniej zapłacić połowę zysku z deala, niż w ogóle nie zrobić tego deala, prawda? Tak, więc tak, zdecydowanie. To jest jeszcze perspektywy. Ja też radzę absolwentom, żeby jak już są doświadczeni i mają track record, czyli doświadczenie i coś do pokazania, to żeby to oni wybierali pieniądze, które inwestują inwestora, tak. A nie wybierali pierwszego lepszego. Dzisiaj mam ten komfort, że rzeczywiście mam duże pieniądze na telefon, jeśli brakuje mi moich środków i to jest tak, że ja sobie wybieram tego inwestora, ale to też jest efekt tego, wiesz, że ja zawsze miałem, zdarzył mi się jeden flip, na którym nie zarobiłem tyle, ile sobie zakładałem, bo jakby on się odsunął w czasie i tak dalej, i tam no kilka rzeczy, pandemia i tak dalej, kilka rzeczy się złożyło w czasie i myślę, że taką rzeczą, która po prostu jakby kupiła zaufanie tych moich inwestorów jest to, że ja zrezygnowałem po części ze swojej marży na koszt tego, że powiedziałem, ok, skoro dałem słowo, że ty zarobisz tyle, to jakby ty zarabiasz tyle, pomimo tego, że nam nie do końca wyszedł ten deal, a ja wszystko, co ponad tą górkę biorę po prostu, ale nie jest to jakby pół na pół, tylko ty zarobisz troszeczkę więcej, nie? Tak. No i to wiesz, to są takie rzeczy, które myślę, że długoterminowo budują. Zaawansowały. Tak. Okej, okay. A czy miałeś jakieś takie rzeczy, które ci, nie wiem, jakieś obawy przed wejściem w tą branżę nieruchomości? Mnóstwo i wiesz. I jakie to były na przykład? Takie, że się nie powiedzie, ja postawiłem wszystko na jedną kartę, ja wiesz, jakby... Ta droga, którą przyszedłem, ja ją bardzo fajnie wspominam, ale to była ciężka droga na początku, taka wyczerpująca fizycznie, bo ja pracując na tej budowie po 12 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, w piątek kończyliśmy o 13, ja o 13 wsiadałem w auto, jechałem 700 km do Polski. Tak, do Polski. Byłem w środku nocy, od soboty już miałem poumawiane spotkania godzina po godzinie, oglądałem tych mieszkań mnóstwo, chodziłem, robiłem deale, w niedzielę tak samo. I w niedzielę wsiadałem do auta o godzinie, nie wiem, 17, znowu o 2 w nocy byłem w Niemczech i wstawałem na 6 rano do pracy, więc to było mega, ja wiesz, do środy dochodziłem do siebie. Nie? Tak, ale to jest tak, że jakbyś był w Polsce, to by było dużo łatwiej, prawda? Nie wiem, czy miałbym tyle motywacji, bo ja byłem tak zdeterminowany, że jakby poświęcając tyle energii, tyle tego wszystkiego, że ciężko było się wycofać, to już było bardzo trudne. Okay. Wbrew pozorom, im trudniej, tym łatwiej idzie się do przodu. A zanim jeszcze podjąłeś decyzję, że chcesz w to wejść, to miałeś jakieś takie jeszcze obawy? Coś cię hamowało, że brak ci pieniędzy, że nie poradzisz sobie? Tak, tak. Wiesz co, no, tak jak wczoraj rozmawialiśmy o tym rozwoju osobistym, to ja przeszedłem dosyć długą drogę, taką wewnętrzną, bo ja też się wychowywałem. Ja nie jestem z jakiejś bogatej rodziny, jestem z normalnej rodziny, ani biednej, ani bogatej. I
w takich środowiskach, jak sam dobrze pewnie wiesz, jest mnóstwo dziwnych przekonań na temat pieniędzy, które jak sobie nie wykorzenisz w sobie... Tak. To siedzą to, i blokują. Tak, siedzą i blokują, nie? I teraz ja jestem tego zdania, że tak naprawdę to, co się dzieje dookoła nas, to najpierw się musi zacząć wewnątrz. Jeżeli ty wewnątrz nie czujesz, że jesteś jakby zgodny z tym, co robisz, to automat, to jest taki autosabotaż. Nie? I mnóstwo było takich obaw, wiesz, jakby, że to się wiąże z jakimiś nieetycznymi zagraniami, że żeby zarobić te pieniądze, to trzeba, wiesz, w jakiś sposób kombinować i tak dalej. Oczywiście, wiesz, kombinowanie jest, ma pejoratywne znaczenie w naszym społeczeństwie, natomiast kombinowanie jest naturalnym procesem i robi to każdy człowiek, tylko na różnych płaszczyznach. Można powiedzieć, że po prostu jakby to jest synonim kreatywnego myślenia. Tak. No, a w tym biznesie no, trzeba być kreatywnym, trzeba wymyślać cały czas nowe sposoby. Tak, zdecydowanie. Bo są problemy, które trzeba rozwiązać, a żeby rozwiązać, trzeba być kreatywnym. I wtedy się zarabia... Najlepiej. Najlepiej po prostu. Tak. Dzisiaj mam tak, że już się bawię jakimiś tematami, po prostu lubię czasem sobie wziąć jakiś temat do pogrzebania. Typu jakieś, wiesz, jakieś udziały, coś tutaj, jakiś budyneczek sobie coś tutaj popieścić i tak dalej. Zobaczyć, z czym to się je. Dzisiaj dużo więcej ryzykuję. A jak to było na początku? Czyli skończyłeś szkolenie i po jakim czasie kupiłeś to mieszkanie pierwsze swoje? Długo trwało, dlatego że w międzyczasie miałem... Wiesz, jakby ja byłem na szkoleniu w lutym i w tej branży budowlanej było tak, że my mieliśmy przerwę 3-miesięczną, która się zaczynała gdzieś w grudniu i kończyła się pod koniec lutego, więc nie było... I zaczęła mi się praca. I z racji tego już na początku wejść w taki rytm, ja na początku nie jeździłem co tydzień do tej Polski, tylko na przykład raz w miesiącu. Więc no to faktycznie no, nie było przestrzeni za dużo. Jest bardzo ciężko. Ja jak się sprowadziłem do Polski, to po prostu czułem, że ten biznes zaczął się toczyć w dużo szybszym tempie, no bo z okazjami wiesz, jak to jest, jak dzwoni telefon, albo widzi, że coś się to pojawia się działa, w internecie, tak? To się działa, po prostu wsiada się w auto, idzie i się robi. Ja też, jakby ostatnio u Eli Liberdy, jak oglądałem webinar z tobą, to tam były pytania, trzy rzeczy, które trzeba zrobić przed kupnem mieszkania, które trzeba sprawdzić, więc tam wiesz, wszyscy pisali, że księgę wieczystą i tak dalej, a dla mnie jakby mój dynamizm zakłada, że trzeba sprawdzić, czy masz długopis, umowę przedstępną i piątkę na zadatek, nie? Po prostu, nie ma czasu na myślenie. Bo wszystko inne sprawdzisz po drodze, tak, albo na miejscu. Tak, wszystko inne sprawdzisz na miejscu, albo po drodze. Tak, albo czy w ogóle się ten deal spina. Business Rider. Powiedz mi, Dawid, jak zareagowało twoje otoczenie najbliższe, jak się dowiedziało, że wchodzisz w te nieruchomości, a później jak osiągasz twoje sukcesy i ci idzie? Wiesz co, moje najbliższe otoczenie było dosyć ciasne, więc oni wiedzieli, ile wysiłku wkładam, więc bardzo mocno mi kibicowali. Ja mam o tyle szczęście, dzisiaj już mogę sobie po prostu na to pozwolić, a wcześniej mogłem nazwać to szczęściem, że mnie otaczają bardzo życzliwi ludzie, życzliwi mi. A tacy ludzie, którzy wiesz, którzy są mi nieżyczliwi, to po prostu ich odcinam. Tak, ale no, życzliwość to jest jedna rzecz, prawda? Może być życzliwym, ale jakby, wiesz, jeżeli ktoś mówi, że będzie inwestował w nieruchomości i zarabiał miliony bez pieniędzy, tak. To tak trochę, wiesz, wydaje się jakby zwariował. Tak, zdecydowanie. Życzliwość tutaj ponad... Nie, no oczywiście ja byłem traktowany jako taki pożyteczny wariat, nie? Jak mówiłem wszystkim, że ja teraz będę zarabiał miliony i inwestował w nieruchomości. Nikt mi nie podcinał skrzydeł, ale wszyscy wiesz, jakby tak, okej, okay, dobrze. Tak, okej, okay, Dawid, dobrze, no jakby wierzymy w ciebie. Zaczniesz zarabiać, pogadamy. I to też był pewien rodzaj motywacji, wiesz, jakby trzeba udowodnić, no słowo się rzekło. Okej, chciałem też zapytać się od tego takiego twojego flipa, chyba jednego z większych zysków twoich, bo napisałeś na grupie, chyba w 19 roku, na grupie absolwentów moich warsztatów, że zrobiłeś flipa. Kupiłem mieszkanie za 170 tysięcy. Ale zadatkowałeś go jakoś tu 5, tak? Czy? Tak, dychę. Dychę. Dychę zadatkowałem, tak. I właśnie widziałem, czytałem ten post i widziałem naprawdę wow. I jak to było? Sytuacja była taka, że zadzwoniła do mnie pani, która powiedziała, że ma do sprzedaży mieszkanie. I udawszy się na to mieszkanie, jakby zobaczyłem, że to jest kompletna rudera, ale bardzo fajnej lokalizacji, naprawdę turbo. I zacząłem rozmawiać z panią, jak wiesz, gadka na razie o niczym. Zaczynaliśmy sobie tam rozmawiać o cenie jeszcze, do ceny mieliśmy przejść w ogóle do tego mieszkania i pani tak się pyta mnie, wie pan co, a ile by pan dał za to mieszkanie? A ja mówię do niej, wie pani co, no to mieszkanie jest do kapitalnego remontu, na dodatek jest ogromne.
Więc no, tak, mi się nie spina więcej dać jak 200 tysięcy. Jakby ja też się nie kryję z tym, jeżeli ktoś pyta, po co mi to mieszkanie. Mi się nie spina po prostu dać więcej jak 200 tysięcy. A pan ci patrzy na mnie i mówi, a nie, to my chcieliśmy 170. Nie? Abstrakcyjna sytuacja. Sama sobie znegocjowała. Nie? Tak, no to... i jakby ja bym się nie liczył, że to drugi raz takie coś ci powtórzy. Nie, no oczywiście. Natomiast ale to jest, to, ja wierzę w to, bo są tacy ludzie, którzy myślą totalnie w inny sposób. I teraz dlatego my zarabiamy te pieniądze i kupujemy te okazje, dlatego że nie każdy myśli jak inwestor, nie każdy myśli, tak. Liczy każdą złotówkę. No i 170 tysięcy zapłaciłeś. 170, no to ja sobie myślę, no co się będę kopał z koniem przecież, jak pani chce 170. Ale sam sobie strzeliłeś w kolano, nie zapytając ich wcześniej, tak, tak, ile to by chcieli, nie? To była dla mnie bardzo cenna lekcja na plus tym razem. Powiedziałeś 150 na przykład. Tak, ale wiesz, jakby też nie jestem z tych, którzy już dzisiaj, którzy rzucają po prostu jakieś abstrakcyjne wędki takie, wiesz, jak to mówią, próbne balony i tak dalej, nie? Ja bardziej się pytam ludzi, ile oni sobie by życzyli za to mieszkanie, no bo później nie chciałbym, żeby oni czuli się wykorzystani, jeżeli wiesz. Jeżeli sprzedaliby mi tanio, dlatego że ja cisnę i tak dalej, więc jakby jestem daleki od tego. No i pani mówi, że okej, za 170, za 170 mi to sprzedam, no w porządku. I podpisaliśmy umowę przedstępną i napisaliśmy na umowie przedstępnej chyba wtedy piątkę zadatku. Ja sobie myślę, kurczę, przecież jak ona powie jakiemukolwiek sąsiadowi, że ona za tyle sprzedaje to mieszkanie, to zaraz coś mnie przebije z tym zadatkiem, przecież zwrócić mi dychę to nie tak. Jest kłopot. Więc jej przelałem 15 tego zadatku tak naprawdę, nie? I napisałem zadatek i napisałem, że się pomyliłem. I do tej sprzedaży faktycznie doszło i... 15 razy praktycznie pomnożyłeś, tak, zadatek? Bo tak. Kupiłeś to mieszkanie, zapłaciłeś gotówką, czy...? Zapłaciłem gotówką, tak. Jakby nie miałem wtedy swoich pieniędzy, więc pożyczyłem od brata i zapłaciłem gotówką. Tak, i wtedy wyszedł ten gigantyczny zysk. I co wtedy sobie pomyślałeś? Że jesteś królem życia? Wiesz, to był któryś flip z kolei, więc jakby ja bardzo pokornie do tego podszedłem, że to jest fantastyczna sprawa, ale bardziej na zasadzie premii. Trafiło się po prostu. Tak. Ja uważam, że jakby takie deale się trafiają, ale tylko tym, którzy są na rynku, tak, i którzy po prostu no, są na rynku. Tak, zdecydowanie. No to jest premia po prostu za to, że jesteś blisko tego rynku i że się na nim obracasz. One się trafiają, jednak nie można mówić o pewnej powtarzalności. Chociaż rzeczywiście deale na jakąś stówę tam mi się zdarzały z takim zyskiem. Ale nie codziennie, tak? Nie co miesiąc. Można kupować co miesiąc mieszkanie i zarabiać na nim odpowiednio dużo, ale żeby kupować raz na jakiś czas deale, trzeba cały czas kupować, żeby on się po prostu trafiał. Tak takie, jest. No to jest takie... jakby zarabianie na tym biznesie jest wynikiem konsekwencji, a nie takich jednorazowych strzałów. Tak, no wyszło tam 140 chyba 6 przed podatkiem, z tego co pamiętam. A inny, jak była twoja taka najciekawsza historia, taki najciekawszy deal, który zrobiłeś, który, nie wiem, z którym chciałbyś się podzielić? Najciekawszy deal? To jest długa historia, mamy tyle czasu. Możesz ją skrócić trochę. Okej. Wiesz co, to jest taki deal, który mnie nauczył bardzo dużo i powiedział mi bardzo dużo o sobie, bo zadzwoniły do mnie takie panie, że chcą sprzedać mieszkanie w fajnej lokalizacji, więc ja powiedziałem, że za chwilę będę. Oczywiście zaczęliśmy gadać w tym mieszkaniu i tak dalej, zaprosiłem je na kawę i w głowie jakby miałem obraz, że takie mieszkanie za 140 tysięcy bym kupił od razu, bez gadania, jakby bez negocjacji. No i zaczęliśmy gadać, bla bla bla, wiesz, jak to na początku taki small talk. I przechodzimy do rozmowy o cenie o tym mieszkaniu i one mówią, że wie pan co, ale tak 100 tysięcy to musiałby pan dać za to mieszkanie, nie? Okej. Okay. I w Opolu, tak? To było? Tak, tak. Ale wiesz, poker face, oczywiście, mówię, czy okej, okay, no nie ma problemu. Jakby taka cena mi odpowiada, jest okej. Okay. Zaczęliśmy gadać, okazało się, że tam były jakieś sprawy spadkowe i sprzedającym był pan, który ma 90 lat, dodatkowo ma kłopoty z poruszaniem się i tak dalej, więc ja mówię, pani co, to ja przyjadę do was. To było chyba w Piotrkowie Trybunalskim, z tego co pamiętam. Przyjadę do was, no bo nie będziecie przecież tego pana ciągać pociągiem, czy go gdzieś wsadzać do jakiegoś samochodu. Przyjadę do was na ten akt. Do domu, tak? Nie, no do notariusza, do tego Piotrkowa. Okej, 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 no. Okej, dogadaliśmy się tak i wiesz, jakby temat spoko dogadany, więc zaczęliśmy gadać, zacząłem gadać, to też był temat, to też był czas, kiedy nie miałem swoich pieniędzy, więc zacząłem gadać z inwestorem. A on mówi, że okej, nie ma problemu, dogadamy się. 24 godziny przed aktem wysyła mi 24 godziny przed aktem dzwonię do tych sprzedających i mówię, że wie pani co, bo sytuacja jest taka, ja tu będę kupował na kuzyna,
bo kupowaliśmy na inwestora, będę kupował na kuzyna czy na kogoś tam, dlatego że nam się to jakby lepiej spina i tak dalej. A babka do mnie mówi, pan sobie żartuje chyba, że my się z panem ogadaliśmy, jak pan sobie to wyobraża w ogóle, nie? Mhm. Okej, okay. Dobra, to już jest ciepło. Mhm. A coś podpisaliście? Nie, nie podpisaliśmy umowy, przedstępcy nie chcieli. Mhm. Nie chcieli, bo powiedzieli, że oni nie potrzebują, jak oni się dogadują, to się dogadują. Mhm. I rzeczywiście mam takie doświadczenie, że jak starsi ludzie dają słowo, to najczęściej go dotrzymują, niezależnie co się dzieje dookoła. I 24 godziny przed tym już prawie się ten deal wysypał, więc ja się przestraszyłem trochę i mówię, no okej, okay, skoro tak jest dla państwa bezpiecznie, to nie ma problemu, tak zrobimy. Mhm. Więc odpadł mi trochę inwestor, nie mogłem z nim pojechać. I skąd wziąłeś pieniądze na tego deala? No właśnie. Pożyczyłeś? Tak? No właśnie, i teraz dzwonię do swojego jakiegoś takiego, wiesz, zastępczego inwestora i kolegi. Plan B uruchomiłeś. Tak, plan B i mówię, słuchaj, jest taka sytuacja, potrzebuję pieniądze na takiego deala. A on mówi, wiesz co, jestem w Grecji, ale generalnie nie ma problemu, prześlę ci, nie? Jakimś tam Aliorem, ekspresem i tak dalej. To była gdzieś godzina 19:20. Więc przesłał mi tym ekspresem, miał mi przesłać 100 koła. Aha, bo jeszcze nie dopowiedziałem, że dychę jeszcze mi babki opuściły same z siebie, dlatego że przyjadę do tego Piotrkowa. Na 90. Na 90, tak. I ten. I on mówi, miał mi przelać 100 koła i przychodzi mi pierwszy przelew na konto, ten ekspresowy 20 000. I nic. I koniec. Więc piszę do niego, dzwonię i mówię, słuchaj, ty mi tylko 20 koła przyszło, nie? Gdzie jest reszta? On mi pokazuje screeny, że on wysłał. Mówię, dobra, to na pewno rano będę. Na pewno rano będzie, więc budzę się rano. Budzę się rano, patrzę na konto, nie ma tych pieniędzy. Nie ma pieniędzy, już zaczyna się robić naprawdę nerwowo. Dzwonię do Alior Banku, a babka mówi, wie pan co, tam jest jakiś limit ustawiony u tego pana i te pieniądze będzie pan miał we wtorek, nie? A to jest piątek. No to fantastycznie, elegancko, po prostu, wiesz, jak zadzwonię teraz i powiem, że cokolwiek, to już jestem skreślony, już dziękuję, dobranoc. I jak to się skończyło w końcu? Dzwonię do kolejnego inwestora i mówię, słuchaj, ty masz konto w mBanku? No tak, pożycz 100, jutro ci oddam 105, nie? Dobra, nie ma problemu, nie? Puścił mi przelew, mam pieniądze, więc wiesz, jestem uratowany, super, jadę. Wychodzę. Idę do. Próbowałem skompletować dokumenty, bo jeszcze nie miałem wtedy rozdzielności. Patrzę, a rozdzielność majątkowa pojechała do Niemiec. Więc dzwonię do notariusza i mówię, że potrzebuję wypisu mojej rozdzielności. A pani od notariusza mi mówi: wie pan co? Pan notariusz ma dzisiaj urlop. Ja pierdziorę. Więc biegnę do tej kancelarii i mówię: słuchajcie, no skoro robię tu wszystkie akty i tak dalej, to chyba mogę zadzwonić do pana notariusza i może go poprosić. Dzwonię do tego pana notariusza. Okazuje się, że wiesz, on jest gdzieś na jakimś spacerze z synkiem. Mówi, że przyjdzie, zrobi mi wypis, więc kolejny kamień spadł mi z serca, mówię, tak, okej. To można by było załatwić inaczej jeszcze, tak? Że można by było zrobić, oświadczyć, że kupujesz do majątku osobistego na podstawie oświadczenia i notariusz powinien takie oświadczenie przyjąć, prawda? W danym przypadku. Więc okay. To nie byłoby niezbędne, bo mogłeś powiedzieć, mam swoje pieniądze, możesz nie mówić, że masz tu rozdzielność nawet, tak? I notariusz powinien przyjąć to, bo nie ma postaw, żeby to kwestionować w jakiś sposób, tak? Okej, okay. No to ale, widzisz, to... Tak, więc tutaj by było easy, nie? Jakby, żeby przekonać go, ale to tak by the way, no. Tak, i jakby wiesz, pieniądze mam na koncie. Jeszcze jeden szkopuł mały był. Mhm. Państwo chcieli gotówkę, koniecznie gotówkę. Mhm. Oni nie będą... Tak, wypłacić te pieniądze jeszcze trzeba. Tak, i idę do mBanku i mówię, dzień dobry, potrzebuję wypłacić 100 tysięcy. Błagam. A pani się puka w czoło. I mówi, nie, proszę pana, 20 tysięcy to jest limit w mBanku. Ja sobie myślę, no to pięknie, jestem ugotowany, jak na 16 jest 14 czy tam 13, a ja mogę wypłacić 20 tysięcy. Ale wiesz, jakby zacząłem szukać rozwiązań i myślę sobie, okej, czyli, i pytam tej pani, proszę pani, czy jak pojadę na trasie do Piotrkowa, do kilku placówek mBanku, to w każdej będę mógł wypłacić 20 tysięcy, rozumiem, tak? A ona mówi, no tak. Więc wiesz, jakby znalazłem na trasie do tego Piotrkowa 5 placówek mBanku. Plus bankomaty jeszcze można, nie? Tak, plus bankomaty. Lecę, pierwszy wypłaciłem 20 koła, kolejna na drodze była Częstochowa, już wiesz. Jakby widzę, że po czasie, że się nie zgram, ale jak... być może w innym banku ci wypłacą więcej, bo mają po prostu więcej gotówki, tak? Tak, bo... i wiesz, już jakby godziłem się z tym, że nie wypłacę wszystkich pieniędzy i że będę musiał po prostu przynieść tym ludziom... Ile mam i powiedzieć, że no jest taka sytuacja i że mam tyle, nie musicie mi dawać kluczy, nie musimy przenosić teraz własności i tak dalej. Oczywiście wiadomo, jak ci przenosi własność, tak. Nie? Ale no nie musimy robić tego teraz, mam teraz tyle, będę miał jutro na przykład, czy tam po weekendzie.
ale wchodzę do banku w Częstochowie. Częstochowa to jest jednak zawsze rachunek, nie? Tam ludzie wypłacają duże kwoty na datki, więc wchodzę do banku w Częstochowie i mówię: wie pani co, potrzebowałem wypłacić trochę pieniędzy. I to jest duża suma. A ona mówi: a ile to jest duża suma, z takim uśmiechem, nie? Ja mówię: no 20 tysięcy. Mówi: nie ma problemu, nie? I wiesz, podchwyciłem to takie Mówię: a jakbym chciał wypłacić więcej? No a ile by pan potrzebował wypłacić? 70. Tak popatrzyła: dobrze, nie ma problemu. Jakby wiesz, nogi mi się ugięły, już kurde, uda się w końcu. I tak, pojechali, udało się wypłacić wszystkie pieniądze. Mhm. Pojechaliśmy i rzeczywiście kupiłem to mieszkanie, a na drugi dzień je sprzedałem. Znaczy, jakby po weekendzie od razu je sprzedałem, bo już miałem inwestora, który kupił je ode mnie i sam zrobił na nim flipa, nie? Jakby dokleiłem. Ile zarobiłeś na tym wtedy? 40? Jakoś koło 40. Mhm. I to mi pokazało, wiesz, jakby, że ta moja determinacja, to takie niepoddawanie się i ten oślij upór, to jest chyba taki pierwiastek tego sukcesu. Mhm. Tak, ja pamiętam, jak byłeś na szkoleniu, ja Ciebie zapamiętałem, bo u mnie na szkoleniu zawsze oglądamy, tam, załóżmy, trzy mieszkania. Jedno jest przed remontem, drugie jest w trakcie remontu, a trzecie jest zazwyczaj po remoncie już takie gotowe na sprzedaż. Dlatego te szkolenia są w Lublinie, bo to są moje mieszkania w większości. I pamiętam, że była taka sytuacja wyjątkowa, raz się to zdarzyła, że mieliśmy klucz do mieszkania, ja akurat byłem w tej wycieczce, i ekipa zamknęła mieszkanie na inny zamek. Mieliśmy dolny zamek, a klucz, a ekipa zamknęła na drugi. Przez przypadek, bo po prostu się nie dogadaliśmy. To była sobota chyba i drzwi były zamknięte. I już nie wiadomo by było co robić, czy ściągać tą ekipę, czy... No ale to by był czas, tak? A tutaj... Rozwaliłoby to szkolenie. Rozwaliłoby to szkolenie, cały harmonogram. I to były stare drzwi, takie drewniane, pamiętam. I ja mówię: dobra, to skopa trzeba wziąć, tak? I ty nawet się nie zastanawiałeś, to po prostu wszedłeś z buta z tymi drzwiami, bo też trenujesz sztuki warki, co dokładnie ty trenowałeś? Tajski box, tak? I po prostu wszedłeś w te drzwi, jak taran, o którym mówisz, jak walec, którym jeździłeś w Niemczech. I po prostu otworzyłeś to. Ja później ten filmik wrzuciłem w naszą grupę. Tak. Mam gdzieś ten filmik, może wam teraz pokażemy. Ale on nie widzi, przecież nie widział. Już gotowy jest, no. Już? No. Ja mam przed oczami taki obraz, że ja Ci mówię: Daniel, ja te drzwi otworzę, a Ty takim, że jakby niedowierzaniem uśmieszkiem: nie, no to zaraz podzwoniłem, naprawdę je otworzę, to otwieramy. A mi ich nie było szkoda, bo to były stare drzwi i tak zaraz by było do wymiany. Był drugi zamek jeszcze, tak, który można było w razie czego zamknąć. Dobrze, że one nie wyleciały z zawiasów, tylko się otworzyły po prostu. I to było akurat świetne. Tak, poza tym mieszkanie było puste, ono tam było chyba na etapie wyprówania. Ono było na etapie wyprówania, więc tam nie było jakiegoś tam ryzyka, że coś się wydarzy. Jedyne ryzyko było to, że sąsiedzi zadzwonili na policję, że wbiło tam parę... 16 osób i jedna wyszła z buta. Tak, jedna wyszła z buta. Tak. Więc tam było wtedy fajnie, były duże emocje. I nawet to było takie szkolenie niezapomniane dosyć dla mnie. Dla mnie też wczoraj jakby spacerując sobie po Lublinie, przypominałem sobie ten hotel, cały altar i jakby to też był taki, wiesz, jakby moment... Punkt zwrotny. Tak, punkt zwrotny, jeden z takich punktów zwrotnych właśnie w moim życiu, to szkolenie, wiesz, które... Bo jakby ty jesteś osobą, która ma pewien rodzaj energii, taki, który przekazujesz innym, nie? I ja jakby, wiesz... To może też oprócz wiedzy, narzędzi i strategii systemów też jakby daje też taki, wiem, że mogę dać komuś taki drive do przodu. To jest jakaś tam umiejętność, którą mam. Nie wiem, czy nabyta, czy wrodzona, ale wiem, że to działa i niektórych to popycha do przodu i tak wskażą w taką przepaść, a później sobie latają jak te ptaki i sobie radzą. Tak, tak. A w ogóle, no my jesteśmy teraz, obecnie Dawid przyjechał do Lublina, nie po to, żeby nagrać Business Insidera, tylko to jest trochę przy okazji, ale przyjechał na szkolenie deweloperskie, na moje warsztaty deweloperskie i powiedz mi, jakie ty masz plany teraz, bo już sporo już osiągnąłeś, sporo mieszkań przerobiłeś, masz też kilka firm innych, które się dookoła tego całego biznesu rozwinęły, których nie było wcześniej. Na przykład wiem, że kupiłeś też firmę, która zarządza nieruchomościami. Możesz coś więcej o tym powiedzieć? Tak, kupiłem, udało nam się ze wspólnikiem kupić firmę, jedną z trzech największych w Opolu, która zarządza nieruchomościami. Tam mamy pod sobą 200 wspólnot, 7 tysięcy właścicieli mieszkań. Mhm. Więc... Ale to po to, żeby tam mieć dojście do osób, które mogą mieszkanie sprzedawać? Traktowaliśmy to trochę jako baza danych i jako lokata kapitału i rzeczywiście tak się okazało. Znaczy, z bazy danych nie skorzystaliśmy tak naprawdę jeszcze nigdy, bo mamy jakby inne. Kupiliśmy firmę, która ma 20-letni staż, jest jakby, umówmy się, jest spółdzielnią, więc borykaliśmy się od samego początku z innymi wyzwaniami.
Więc tego tak nie traktowaliśmy, ale ona gdzieś tam... Spółdzielnią, można powiedzieć, tak mentalnie, natomiast formalnie to była spółka, tak? Tak, formalnie spółka. Która zarządzała mentalnie nieruchomościami. Tak, dokładnie. Ale można powiedzieć, sposób jakby zarządzania było jak spółdzielni. Tak, ja też zrozumiałem, dlaczego ciężko jest tam załatwiać pewne rzeczy. I jakby zrozumiałem bolączki tych ludzi kupując tą firmę, bo nie zauważałem pewnej jednej prawidłowości. Jak na przykład chodziłem do spółdzielni i się denerwowałem, że tam zaczyna się rozmowy od nie da się. A teraz zrozumiałem, że jakby do tych ludzi nikt nie przychodzi, żeby poklepać ich po plecach i powiedzieć, robicie dobrą robotę, tylko wszyscy przychodzą wkurwieni. Temu pękła rura, temu coś się stało, jakby wszyscy przychodzą z jakąś pretensją, nie? Więc to też, ci ludzie też muszą pewien mental sobie wyrobić, pewien beton, nie? Że jakby początku, żeby trzymać dystans. Petent jest zły, tak po prostu. Tak, petent jest zły, dokładnie. A w międzyczasie jeszcze udało się kupić spółkę, właściwie prowadzimy hostel w Opolu. To było to moje takie małe marzenie, jak zaczynałem w ogóle nieruchomości, żeby coś z branżą takiego krótkiego terminu zrobić i udało nam się kupić hostel chyba w najlepszym możliwym miejscu, bo mamy go na dworcu w budynku PKP w Opolu. Byleby dworca nie zlikwidowali. Tak, byleby dworca nie zlikwidowali. Super. I jakie masz teraz plany, cele na najbliższy czas? Bo jesteś na warsztatach deweloperskich i co zamierzasz z tym zrobić? No planuję zostać największym deweloperem. Okej. Opolu. Wszędzie. W Polsce. Wszędzie. Czy na świecie? Na świecie, jakby wiesz, Evergrade teraz można kupić tanio, więc... nie, wiesz co, kręci mnie branża deweloperska, kręci mnie możliwość tworzenia, bo to jest też coś, co stawia pewne wyzwania, co zmusza cię do rozwoju. To nie jest tak proste jak biznes flipowy. I chciałbym coś wybudować, po prostu. I od czego byś chciał zacząć? Od bliźniaków, czworaków, to o czym mówię na szkoleniu, czy raczej byś myślał od bloku? Wiesz co, no docelowo ktoś mnie kiedyś zapytał, co chciałbym budować i ja powiedziałem, że wieżowce. Bo jakby wydaje mi się, że tam jest największa marża. Pewnie mi się wydaje. Ale generalnie jakby budowanie jest środkiem, drogą pewną, więc będę budował to, co ludzie będą chcieli kupić, jeżeli będę... Czyli będzie na to rynek. Jakby wiesz, sytuacja z deweloperką jest taka, że dzisiaj budujesz jedno, jutro budujesz drugie i to rynek ci dyktuje, co budujesz. To nie do końca moje widzimisię ma na to ten. Natomiast na pierwszy projekt trochę ambitnie, bo gdzieś tam analizujemy, bądź nie wiem, czy mogę o tym... No mogę chyba. Możesz, no myślę, że... Mogę. Bez szczegółów adresowych. Tak. Więc jakby na pierwszy projekt, ja się nie boję wyzwań, więc na pierwszy projekt taki gdzieś tam 60 segmentów analizowaliśmy. Etapowo oczywiście. Zdecydowanie tak etapowo, no bo domyślam się, że pewnie jakiś błędy się na pewno... Rynek może nie wchłonąć tak szybko, tak? Już nie mówiąc o budowie, ale... Tak, no ja nie mam też tyle kapitału, żeby wybudować 60 segmentów naraz. Zdecydowanie trzeba to etapować, ale... wiesz, ja już nie mam ciśnienia. Jakby nieruchomości uwielbiam za to, że jakby sam decydujesz o tym, ile pracujesz i ile chcesz, a ja je polubiłem bardzo. I dzisiaj jest tak, że pracuję, bo lubię i nie mam ciśnienia na to, żeby zarabiać jakieś kosmiczne pieniądze, bo ja zauważyłem, jestem w ogóle człowiekiem, który nie wydaje dużo pieniędzy. Nie? Nie kupuję sobie drogich zabawek, mam auto, które bardzo lubię. Mam mieszkanie, wiesz, jakby nie mam potrzeby, żeby sobie kupować wielki dom, nie mam potrzeby, żeby sobie kupować jachtów i tak dalej, więc dzisiaj już mogę zwolnić. Poza tym przez ten cały bieg, to też jest rzecz, o której warto wspomnieć ludziom, którzy zaczynają, że ja przez ten cały bieg sporo rzeczy po drodze w życiu zgubiłem. Sporo prywatnych rzeczy. Ale w biznesie, czy... Nie w biznesie. W pracy, na etacie. Generalnie, wiesz, wybierając pewien sposób, pewien mindset bycia biznesmenem, wybierasz to, że jesteś 24 godziny na dobę w pracy. Musisz być zaangażowany na 100%. I cierpią na tym inne rzeczy. Zawsze. Ale czy to jest jedyny sposób, żeby osiągnąć sukces? No, mi się wydaje, że nie. Że mam wśród swoich absolwentów osoby, które działają razem z żonami, na przykład działają razem, albo mają jakiś taki balans, że to życie im się jednak też nie sypie, tak? Owszem, ja rozumiem. Znaczy jakby tutaj, wiesz, nie chodzi o to, że się sypie, tylko sukces to jest, tak mi się wydaje, sukces to jest sztuka powiedzenia nie pewnym rzeczom, czyli mówisz nie, kiedy znajomi chcą iść na piwo w piątek,
i imprezować całą noc, a ty masz ważny projekt deweloperski, nad którym pracujesz, to mówisz im nie. Albo akt w sobotę, tak? Albo umowę, tak? Tak, dokładnie, nie? To jest jakby... Musisz po pieniądze pojeździć, po mBankach. Na przykład po mBankach musisz pojeździć, nie? To jest sztuka wybierania tych rzeczy, które są tożsame z twoją drogą. I tych rzeczy po drodze można zgubić, bo jakby zgadzam się, że można prowadzić biznes z żoną, można być szczęśliwym i tak dalej, ale na przykład już wiesz, po drodze też koncentrując się na pewnych rzeczach, na przykład zgubisz pewną część znajomych, nie? To też jest pewien koszt, który każdy gdzieś swój jakiś będzie musiał ponieść w przypadku koncentrowania się na jednym. A propos work-life balance, to ja pamiętam, ja jakby nie wiem, co to jest. Nie? I myślę, że rozumiesz mnie. Że... Rozumiem, rozumiem. Myślę, że masz pojęcie, natomiast jakby nie zaimplementowane jeszcze, tak? Tak. No bo czym jest work-life balance, wiesz, jakby work-life balance fajnie jest mieć, jak masz pracę na etacie i o 17 czy tam o 15 zamykasz biuro i możesz zacząć... To łatwiej jest mieć nawet, tak? Łatwiej jest mieć wtedy. Tak. Natomiast tu... Ale nie masz tego, co my mamy, czyli taką adrenalinę, coś się dzieje w życiu, coś, cały czas coś nowego, tak? Jakieś wyzwania. Tak, tak. I to jest coś za coś zniecony. Natomiast myślę, że można to poukładać, no kwestia jest... chęci, wszystko można zrobić. Można pracować 4 godziny dziennie i również zarabiać wielkie pieniądze. Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Wiesz, to każdy musi sobie chyba sam odpowiedzieć na to pytanie, co dla niego jest istotne i co jest w stanie poświęcić dla tego. Zobacz, to przyjrzałem, czy to jest moja kamienica. To ta. Teraz tak, kupiłeś? Tak, no. A to jest ta duża. Różowa, no duża. 1700 metrów. Ło, sporo. Ale drzwi, o, jaka piękna płyta OSB. No. A to nie są tanie rzeczy teraz. No, to nie są tanie rzeczy, to co... Aż tutaj fajna. Wyłożyli sąsiada. Może kiedyś kupię. I będę, tą drugą część będę nadbudowywał, widzisz? Tą po prawej. Ile tu masz jednostek będziesz robił? 40 mieszkań czy jest. 40 mieszkań. No. I to są takie no, fajne mieszkania, bo dwupokojowe po 38 czy 50 metrów. I największe ma 50 metrów. Zostawiasz sobie, czy...? Wszystko zostawiam sobie, nic nie sprzedaję. Pięknie. Powiedz mi, Dawidzie, czego Ci mogę w takim razie życzyć? Gdzie byś się chciał widzieć za 5 lat? Gdzie byś chciał być w takim miejscu w swoim życiu, jak biznesowo? Myślę, że za 5 lat chciałbym być już z tubkami w oceanie, laptopem na kolanach i już... Ale się dobrze wie, że tak nie będzie. Tak, tak. To jest takie marzenie osób, które chciałyby pracować zdalnie, ale to tak nie działa, nie? I tak. Dobrze wiem, że ta twoja energia, którą masz, nie skonsumujesz jej w wodzie z laptopem. Tak, to prawda. To jest, przychodzi taki moment, że jakby jedziesz na wakacje, wiesz, pierwszy tydzień jest mega spoko, mega chillout, drugi tydzień fajnie, super, no miesiąc odpoczywasz, nie? A później już zaczyna ci nóżka chodzić, już tupiesz. Po 10 dniu już jest słabo, już tęsknisz, już chcesz wrócić. Tak, już byś jakiś sklep otworzył tutaj gdzieś. Tak, tak. No. Więc myślę, że to nie jest realne. Poza tym jest udowodnione, że ludzie na emeryturze dużo szybciej umierają, niż gdyby byli cały czas w zawodzie, pracowali, tak? Bo po prostu czują się niepotrzebni, czują jakiś brak celu. I nie każdy oczywiście, ale wiele osób tak marzy, przychodzi na emeryturę i teraz co dalej? Nie wie co dalej, to ich przerasta, przeraża. I to wykańcza takie coś. Tak. Więc tego nie życzę nikomu. No, ale no, trzeba coś zrobić. No, pytanie, być może jakiś cel masz, który chcesz za 5 lat osiągnąć? Znaczy, wiesz co, ja bym chciał przez te 5 lat nie stracić iskry i odwagi po prostu, nie? Bo jakby to, co się dzieje, jak patrzę wstecz i patrzę 5 lat do tyłu, co się wydarzyło, to życie jest tak nieprzewidywalne, że ja dzisiaj mogę sobie myśleć, w którym miejscu będę i to może być dla mnie naturalny hamulec, bo ja sobie pomyślę, że będę tam, a tak naprawdę mój potencjał sprawi, że mogę być dużo dalej. Więc ja sobie życzę tego, żeby cały czas popychać się do przodu. Tak, żeby cały czas się rozwijać. Super. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo. Piąteczka. Chciałem Ci jeszcze bardzo podziękować, bo jakby ogromnym zaszczytem jest siedzieć na tym miejscu. Tak. Mam nadzieję, że za 5 lat będziesz tu siedział i zobaczymy. Za 5 lat odwrócimy sytuację. Tak, odwrócimy sytuację i zobaczymy, gdzie będzie ta iskra też, tak? Tak. Dokładnie. Okay, super. Dzięki. Dzięki bardzo.